Urząd Miasta Nowy Targ, Miejskie Centrum Kultury Nowy Targ, współorganizator Starostwo Powiatowe Nowy Targ, partnerem głównym jest Województwo Małopolskie, sponsor generalny, mecenas kultury, Stopiak Park Handlowy. Jarmark, który odbywa się w dniach 16, 17, 18 sierpnia, gości znakomitych artystów Kaja, Nanga, Dikanta, Baranowski i pozostali, z którymi zapoznaliście się Państwo, bądź zapoznacie się Państwo z plakatów, które wiszą w rynku. Zapraszamy do strefy dziecięcej na Placu Słowackiego i parkingu przy lodowisku. Zapraszamy do stoisk twórców ludowych i handlowców. Życzę Państwu wielu wrażeń, a teraz proszę o uroczyste otwarcie 22. edycji Jarmarku Porcelańskiego Gospodarza Miasta Nowego Targu, burmistrza Grzegorza Watygę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, szanowni goście, będziemy jeszcze tutaj Państwa witać i przedstawiać, ale szanowna Pani poseł, Panie pośle, Panie starosto, wszyscy znakomici goście, przedstawiciele naszych miast partnerskich, którzy przybyli do Nowego Targu, żeby razem z nami świętować. Świętować święto Nowego Targu, święto całego Podhala. Jest to już tradycja, że w sierpniu spotykamy się tutaj, żeby cieszyć się, radować, wspólnie bawić się, ale też i trochę pohandlować, bo jak Nowy Targ, to musi być również i handel, i targowanie. Dlatego witam też wszystkich handlowców, rękodzielników, artystów, którzy tutaj prezentują swoje prace i oferują je również do sprzedaży. Szanowni Państwo, piękny czas, pogoda zamówiona do tego, żeby spędzać na wolnym powietrzu jak najdłużej przez wszystkie 3 dni jarmarku, dlatego każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zachęcam do korzystania z oferty przygotowanej przez organizatorów do tego, ażeby wspólnie tutaj bawić się i cieszyć pogodą, cieszyć się tym, co zostało tutaj przygotowane na to święto miasta. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich witam. Witam organizacje pozarządowe, które nie zawodzą, które są zawsze z nami, organizacje senioralne, młodzieżowe, wszystkich, którzy szli z nami w tej paradzie gazdowskiej tu na Nowotarski Rynek. Nie przedłużając, bo chciałem jeszcze, żeby głos zabrali nasi znakomici goście, powiem krótko, 22. Jarmark Podhalański w Nowym Targu uważam za otwarty. Dziękujemy Panie Burmistrzu. Przywitajmy również parlamentarzystów, którzy przyjechali nas dzisiaj odwiedzić na 22. Jarmarku Podhalańskim. Jest Pani poseł Anna Paluch, jest Pan poseł Andrzej Budmostowy. Są również władze starostwa, władze powiatu nowotarskiego. Jest Pan starosta Tomasz Kamerski, jest Pan wicestarosta Robert Furca. I są to władze lokalne, które wszyscy znamy. Natomiast są też goście z zagranicy i tutaj chciałbym się szczególnie pochylić nad nimi, bo niektórzy przyjechali naprawdę z bardzo daleka. Choć w XXI wieku Włochy to tak daleko? No już niekoniecznie. No w każdym razie drugi koniec Europy. Tylko. A z Włoch przyjechali do nas z miasta Roverbella burmistrz miasta Mattia Cortesi. Buongiorno. Luca Brentegani, radny miejski. Buongiorno. Andrea Ciarini, radna i przywódczyni grupy większościowej. Przywódca, okazuje się. Pan Andrea, czyli pan Andrzej, oraz Paola Cortese, wiceprezes Stowarzyszenia Stefano Guerezi w Mantui. To o
oczywiście nie koniec, bo Nowy Targ jest popularny nie tylko we Włoszech, jak się okazuje, jest też popularny, no zaraz za ścianą. Są też nasi sąsiedzi ze Słowacji, z litowskiego Mikulaszu przyjechali do nas Jarosław Greszo z żoną, pan radny litowskiego Mikulaszu, dobry dzień. René Deweczka z żoną, dyrektor Domu Kultury w litowskim Mikulaszu. Jest pan René, jest z nami, nie wychodzi do przodu. I z Kierzmarku, nieco z drugiej strony, pani Elena Smrygowa, prowadząca kancelarię Primatora. Dzień dobry pani Eleno. Okazuje się jednak, i to jest mało ciekawostka, że oprócz Nowego Targu istnieje również Stary Targ. I tu akurat na drugim końcu Polski, kto zna historię, wie o Altmarku. I ze Starego Targu przyjechali do nas pan wójt gminy Stary Targ, Sebastian Szwarc. Jest pan zastępca wójta gminy Stary Targ, Łukasz Merchut. Jest pan Łukasz nawet po góralsku dzisiaj, z akcentem góralskim. Jest pani Mirosława Skrzypek, skarbnik Urzędu Gminy Stary Targ. Dzień dobry pani Mirosławo. Bardzo nam miło, że również pani z takim swojskim naszym akcentem. Jest pani Alicja Podlewska, sekretarz Urzędu Gminy Stary Targ. Jest pan Mirosław Śródkowski, radny gminy oraz sołtys sołectwa Nowy Targ. Dzień dobry. Jest również z nami pan Waldemar Klat. Dojedzie, jest wtorek na Zakopiance, pan Waldemar dojedzie. Ale to nie wszystko, bo mamy też gości drugich sąsiadów, może nieco dalej, może już nie za ściany, ale za miedzy, bo są też goście z Niemiec, z miasta Radevormwald. Jest pan burmistrz Johannes Mans, jest pan burmistrz, guten Tag. Jest pan kierownik Volker Grossmann, jest pan Volker, jest z naszego niemieckiego partnerskiego miasta również Wydział Opieki Społecznej, który serdecznie witamy, i pan Rainer Schroeder, pracownik Urzędu Miasta Radevormwald. Wobec tego, skoro mamy już przywitanych naszych gości z zagranicy, nasza miejska orkiestra na razie zniknęła. W takim razie poproszę o odczytanie listu naszych gości z Włoch, bo podobno taki list przywieźli.